Siemanko, witajcie widzowie w kolejnym Skibidi odcineczku i słuchajcie, dzisiaj będziemy testowali Titana mikrofona, potężny Titan mikrofon i słuchajcie, troszkę wydaje mi się, że ten booster, ten najlepszy ekskluzyw z tego oto crate'a, Microphone Crate'a, który ma tutaj 0,5% szans na wydropienie, słuchajcie, że jest troszkę taki, no nie wiem, taki troszkę oszukany, w sensie jest mega szybki, ma range'a, no tak średnio, właśnie nie sporo i słuchajcie, obrażeń 130 tysięcy i range boosta 15%, myślałem, że będzie coś lepszego, bo nawet ten ma damage boosta 10%, minus 10 cooldowny i 5% range boost, a jak go bierzemy, to mamy tylko 15% range boosta, jak w przypadku szefa Clockmana, widzowie. Więc w tym momencie zostawcie łapeczkę w górę, suba z dzwonem i testujemy nowego Titana Microphonemana. Dziękuję oczywiście Filipowi za pożyczenie tutaj na odcineczek, żeby móc go sprawdzić. Oczywiście oddamy po odcineczku i widzowie, zakładamy Titana Microphonemana. Plus do tego nową postać shiny turki Clockmana. W ogóle faktycznie miałem mały procent szans, że go zdobędę, bo słuchajcie, jak mamy tutaj, już wam pokazuję, postać mityczną, na którą mamy 1% szans, to jej jest o wiele więcej od mojego shiny tutaj turki Clockmana. Także niby trafiłem coś mega bardziej wow, no ale z drugiej strony ta legenda i tak mi się nie przyda, więc wiecie, no trafiłem shiny, który jest cięższy do trafienia, no ale totalnie mi to nic nie daje. Wolałbym mieć tego turki Herder Speakermana. Oczywiście tego mityczka kupimy, pewnie dość tanio, nie będzie problemu, tak mi się wydaje, dokupimy sobie tutaj jakieś buściki, załączymy i słuchajcie, Titana turki Mena też będziemy oczywiście testowali. Jak macie coś dla mnie do przetestowania i chcecie pożyczyć na odcinku i dostać pozdro oczywiście tutaj dla Filipa, no jak chcecie wy też dostać pozdro, to możecie oczywiście mi pomóc i postaci, których jeszcze nie testowałem, możecie wysłać na mój nick nowy gracz TTD na mailboxa, widzowie, i wtedy ja to testuję, nie? Chyba że zdążę sam sobie załatwić, no to wam powiem i wtedy wam odeślę, nie? Po prostu wam odeślę z powrotem postać i przetestuję, bo sam ją zdobędę. No wiadomo, no tak po prostu najprościej mówiąc, tak to tutaj działa. No oprócz tego testujemy też, widzowie, turki Drillmana, nowego Drillmana, który jest tutaj turki, normalnie indyczy, indyk Drillman, dosłownie. Amplifier Microphone Man to będzie kolejny booster, który przetestujemy, co prawda dwa boostery w jednej grze, ale wiecie, to jest taki booster, który bardziej działa jak Chef Clockman, czyli bardziej chodzi o to, że mamy nim bić, ale przy okazji coś tam boostuje. I oprócz tego mamy oczywiście farmę, ostatnio gram Scientist Drillmanem, no bo Scientist Drillman, widzowie, no daje wam generalnie więcej o $500 przychodu co rundę niż taki Santa TV, także polecam sobie Santę totalnie zmienić na Scientist Drillmana, ewentualnie jak macie Titana Printera, to grajcie Titanem Printerem, no i tutaj jest wybór pomiędzy takim dostawaniem kaski co pół sekundy na Titanie Printerze, albo co każdego wave'a. Ja wolę co każdego wave'a, jakoś przyjemniej mi się gra, no i lecimy, widzowie, do giereczki potężnej, tutaj na indyczej mapie potężne święto dziękczynienia. Oczywiście w święto dziękczynienia powinniśmy zjeść ile tylko się da, także widzowie, sprawdźmy może za 300. I mogę już postawić tego Titana od razu na start. Dobra, to lecimy, cyk, widzowie, patrzcie, od razu postawiony ziomek. Ej, on ma jakiś make-up. Co jest? Ej, dobra, to faktycznie chłop nie jest wcale taki oszukany. To nie dość, że mamy tutaj range boosta, to jeszcze mamy coś dodatkowego. Oczywiście postawimy też farmę, ale widzowie, na spokojnie. Chciałem mieć tutaj coś dobrego. Cooldown 1, range boost 0. Dobra, na początku on po prostu bije. No to taki typowy jakikolwiek starter, jakakolwiek postać też na początku bije, też jest wolna, taka typowa oczywiście, jak mówię. Więc tutaj, widzowie, no nic specjalnego, ale za chwilkę zobaczymy, co dalej się wydarzy. Mamy też tutaj make-upa, który daje 25% damage dla wszystkich. Czekajcie, ja sobie to przeczytam, muszę to ogarnąć. Jak to działa? Okej, okay, w radiusie, czyli w zasięgu, wszystkim o 25% więcej obrażeń daje i slowuje toalety o 75% na 20 sekund. Czyli tak, mamy slowa 75% na toaletkach w zasięgu na 20 sekund, bardzo dużo. I słuchajcie, 75% to też jest bardzo dużo. To jest naprawdę mega mocny slowing. I do tego mamy też 25% obrażeń więcej dla wszystkich jednostek w jego zasięgu. Więc tutaj w tym pewnie żółtym zasięgu coś mi się wydaje. A sponsorem odcineczka jest już długo funkcjonująca strona Bloxboom, na której możesz kupić przedmiot lub jednostkę w grze, która cię interesuje. Jest tutaj Toilet Tower Defense, Adopt Me Pet Simulator oraz wiele więcej. Jedyne co wystarczy zrobić, to zalogować się na stronce, wybrać przedmiot, który cię interesuje, dodać go do koszyka i zapłacić. Pamiętaj, by wpisać kod MERES, aby otrzymać aż 10% zniżki na wszystkie zakupy. Opcji jest wiele, bo można płacić PayPalem, kartą oraz Blikiem. Blik dostępny jest w wyborze TazaPay. Każde zamówienie dostarcza bot, więc po opłaceniu zamówienia wystarczy dodać go do znajomych
znajomych i dołączyć do niego, by mógł wysłać trade'a z przedmiotem, który kupiliście i gotowe. Jeśli coś pójdzie nie tak, pamiętajcie, że jest support 24/7 na stronce i na pewno wam pomogą, gwarancja przedmiotu albo zwrot pieniędzy. Oczywiście z postaciami, które tutaj postawię, czyli wiecie, tutaj Shiny, jakiś Turki, Clockman, te wszystkie postacie będą testowane i przetestujemy Mikapa, czyli właśnie tą umiejętność Titana mikrofona. Patrzcie, jaki on ma w ogóle złoty mikrofon. Ziomek jest totalnym Rizzlerem, nie? Zobaczcie, no ja po prostu nie mogę się napatrzeć. Piękny, piękny mikrofonik. No i słuchajcie, jest to najlepszy mikrofon z Crate'a, więc tak naprawdę mamy już najlepszą postać. Czy będzie mega dobra? No za chwilkę się przekonamy. Aktualnie troszkę nie daje rady, jak tak patrzę. Dobra, dajmy Shiny Turki Clockmana i mogę aż tutaj go dać pod nogami? Ale siemano. Co 2 sekundy bije, ma Explosion Radius, okej. No myślę, że Explosion Radius nam się tutaj przyda. Odpalimy kolejny poziom na naszego Titana Microphone Mana. Oczywiście minus jest taki, że Titan Microphone nie ma żadnego AOE, nie ma splasha, nie ma tak naprawdę... No nie ma tak naprawdę niczego, nie? Więc tutaj troszkę tak słabo. Shiny Turki Clockman, widzowie. Moja nowa postać Shiny z nowego Crate'a. No ciekawie, ciekawie. I teraz tak, dorzucamy jeszcze, słuchajcie, kolejny poziom do Scientist Drillmana, bo wiadomo, go trzeba szybko poulepszać, bo później to będziemy tak naprawdę w plecy, więc ja powinienem od razu ulepszać te farmy, ale wiecie, jak ja mam, jak testuję, to muszę sobie wcześniej coś jeszcze poustawiać. No i dajmy Turki Drillmana, niech sobie będą wszyscy w tym teamie już tutaj czekający na to, żeby podjąć po prostu walkę, żeby tutaj była potężna walka. Gościu, weź się odsuń, bo chcę go postawić, halo. Dobra, mamy Turki Drillmana, mamy, widzowie, Shiny Turki Clockmana i Titana Mikrofonka, no więc myślę, że tutaj potężna drużyna, która powinna totalnie ograć tą mapę. A czy ogra, no to za chwilkę zobaczymy. No aktualnie nie ma jakiegoś problemu, nie? W sensie nie idzie źle, naprawdę jest spoko. Będzie pół sekundy cooldownu. Nadal nie będzie range boosta, więc tutaj akurat no troszkę średnio. Nie idzie to za szybko, nie? Troszkę trzeba tutaj się naczekać, zanim jakikolwiek range boost wleci od Titana Mikrofonka. Ale oczywiście jestem ciekaw tego Mikapa najbardziej, nie? To jest takie najbardziej tutaj, wiecie, no ciekawe, nie? Jak działa umiejętność, bo to jest kolejna nowa umiejętność w grze. Takich umiejętności nie ma zbyt wiele, no i najczęściej są u Clockmanów, nie? Bo u innych postaci to tak średnio, ale u Clockmanów to jak najbardziej, to jest zatrzymania czasu, jakieś tam rewind toilet, wiecie, że cofamy toaletkę na początek, no to jest bardziej domena Clockmanów. Także tutaj, widzowie, mamy mikrofon Mana, zobaczymy, jak on tutaj się spisze. Czy mikrofony są tak dobre jak zegarki? No za chwilę się tak naprawdę przekonamy. I słuchajcie, 3900, dobra, wiecie co, ja dalej ulepszam tego Drillmana, tego scientistę tutaj potężnego. Niech będzie jak najwięcej pieniędzy i wtedy dopiero będziemy tutaj cokolwiek ulepszali. Dobra, widzowie, aktualnie ulepszyłem troszeczkę Titana Mikrofonka, no bo byśmy nie wygrali. Mamy pół sekundy, jak widzicie, cooldownu. 12,5 tysiąca obrażeń, no i chłop macha już dwoma potężnymi, bardzo długimi mieczami. Chociaż bardziej to taka jakby, nie wiem, pika do jazdy konno czy coś takiego. No nie wiem, taki długi po prostu, nie wiem, rogal. No nie wiem, cokolwiek, nie? W każdym razie, widzowie, są to potężne, powiedzmy, dwa miecze. No, nazywajmy to mieczami, więc potężne dwa miecze, widzowie, wyjęte. Zobaczymy, jak chłop sobie poradzi. Ulepszyłem też Shiny Turki Clockmana na drugi poziom, żeby jakkolwiek się tutaj wybronić. No bo serio, tutaj już te skibidi zaczynają robić problemy. Nie ma tak łatwo. No i ostatni, widzowie, Scientist Drillman zostanie tutaj przeze mnie ulepszony potężnie. Dobra, 4 koła, cyk, lecimy. No i słuchajcie, 5000 już mamy. To teraz tak, tego ziomeczka ulepszymy, tego Turki Drillmana. Chcę tak polecieć od najmniejszego do największego. Więc tak, Turki Drillman aktualnie będzie przez nas tutaj boost na ile się da. No oczywiście to jest najgorsza postać, bo to jest epic, także tutaj, widzowie, raczej nie spodziewam się niczego niezwykłego, ale tak, ulepszamy 5000, 25 tysięcy obrażeń, 18 range'a, bardzo malutko, no i cooldown sekunda, no to, widzowie, to jest totalnie słabo, nie? To wygląda, no, po prostu najgorzej, jak tylko się da, no ale jak będzie dalej, to zaraz zobaczymy. Na pewno też możemy zboostować Titana Mikrofona Titanem Mikrofonem, to jestem pewien, że te range boosty polecą jeden na drugiego, więc tutaj akurat fajna sprawa. 6000, dobra, mamy tego Shiny Turki Clockmana, no on już daje bardziej radę, to już wygląda o wiele lepiej, te jego eksplozje, to jak tutaj gra, no fajnie, to naprawdę fajnie wygląda. Dodamy też, widzowie, tego Amplifier Microphone Mana, czyli będziemy mieli ziomka, który nas tutaj boostuje. Patrzcie, mamy 5% damage boosta, lecimy dalej, 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 no i tu już mamy 10% damage, minus 10% cooldown i w tym momencie to już wygląda fajnie. Oczywiście nie jest absolutnie lepszy od DJ-a TV, od sierżanta Drillmana. Na pewno jest lepszy od, widzowie, Announcer Cameramana i DJ-a Speakera, to jestem pewien. Nie wiem, czy coś jeszcze było. Czy od Clockwoman jest lepszy?
Możliwe, bo daje 5% range'a, 10% damage'a i minus 10% cooldownu, a Clockwoman daje tylko minus 22% cooldownu. To trzeba sobie tutaj przeliczyć, co lepiej się gra, co bardziej chce się grać i w sumie tyle, więc to zależy od was. No ale wydaje mi się, że też jest lepsze od Clockwoman, bo jednak no mamy aż 3 staty w jednym, więc tutaj widzowie no lekko wydaje mi się, że lepsza postać mimo wszystko. Shiny Turki Clockman, ej, on dalej się ulepsza! 66 tysięcy bije i to jest naprawdę, naprawdę widzowie dużo, nie? W sensie zobaczymy, jak będzie miał na maksa, no ale wygląda to dobrze. No i aktualnie, słuchajcie, ulepszamy Shiny Turki Clockmana na maksa, 99 tysięcy obrażeń, ale co 1,8 sekundy, czyli słuchajcie, no co niecałe 2 minuty, znaczy co niecałe 2 sekundy, co ja gadam minuty, Explosion Radius 6, no wręcz fajny, jak na taką legendę ze Splashem, naprawdę bardzo, bardzo fajna postać, bardzo dobrze się tutaj sprawdzająca, myślę. No i słuchajcie, nasz Amplifier Microphone, elegancko tutaj dodaje mu oczywiście range'a, dlatego ma troszkę większego, normalnie miałby 45, więc tutaj, jeżeli chodzi o legendę, to akurat z legendy jestem zadowolony. Kolejny poziom widzowie Titana Mikrofona, cyk, potężny Titan Mikrofonik. I teraz kolejny poziom widzowie, to już wygląda naprawdę ok. I w tym momencie widzowie, gościu daje po 10% range boosta dla każdego. Oczywiście Amplifier daje mu 5, no bo nie ma drugiego Titana Mikrofonka, więc tutaj on nie może sam sobie dać tego range'a. To akurat normalne. I słuchajcie, za 18 tysięcy ostatni poziom, ziomka zasięg wygląda tak, nie jest duży, naprawdę nie jest duży, 57-75 do 58 range'a prawie, 15% range boosta, cooldown 0,45, ciekawe, a podobno miał być 0,1, o co chodzi, czekajcie, tutaj mamy cooldown sekunda do pół sekundy, a jak jesteśmy w lobby, to jest pokazane 0,1 sekundy, no to fajny scam, nie, bez kitu, to jest totalny widzowie scamik w tym momencie, bo robicie sobie crate'a, myślicie ma 0,1 sekundy, bardzo szybki Titan, fajny i w ogóle, a tu się okazuje, że chłop tak naprawdę bije co pół sekundy, czyli jak mu tutaj zboostujemy te, słuchajcie, 10%, no to akurat w tym wypadku 10% z Amplifier Microphone Mana, gdybym wziął DJI TV, to byłoby lepiej, bo tam mam minus 25% i 25% oczywiście obrażeń więcej, więc tutaj mam DJI jak najbardziej, ale chciałem zagrać widzowie nowym mikrofonkiem i słuchajcie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o umiejętność, to jest kolejna ciekawa sprawa, bo temu się odnawia, a temu, no, możemy już użyć, nie? Więc wydaje mi się, że każdy Titan Mikrofon ma osobno tą umiejętność, czyli zawsze możemy dookoła, jak ustawimy pełno Titanów mikrofonów, to możemy użyć tego mic-upa osobno na każdym, czyli tak naprawdę 25% więcej obrażeń zboostować dookoła postacią i 75% slowa. Nie jest to mocne, wiecie dlaczego, bo mamy takiego DJI TV, on zawsze daje 25%, jak macie Shiny, to daje chyba 28%, więc nawet i tak więcej, albo 30% daje chyba obrażeń więcej King Drillman, czy ktoś chyba dawał, nie pamiętam kto dokładnie. Czy to było minus 30% cooldownu na Titanie, Warlordzie, Clockmanie? Troszkę mi się to już gubi, ale no wiecie o co mi chodzi mniej więcej. Więc tak widzowie, no tak to tutaj wygląda. Aktualnie moje dwie postacie, Turki Drillman i Turki Clockman, nie mają co robić. Amplifier Microphone no ma 15% więcej range'a, więc tak naprawdę troszkę bardziej może boostować. Zamiast 25 range'a ma prawie 29, więc tutaj wygląda to ok. Czy możemy zboostować nasze postacie? Oczywiście, spróbujmy tego mic-upa, ok. No i mamy faktycznie 25% na postaciach dookoła. Patrzcie, ten tutaj załapał się na 25%, także Titanem Mikrofonem można zboostować innego Titana Mikrofona. No to raczej nie było jakieś zaskakujące, no i słuchajcie, tak to wygląda, więc wydaje mi się, że chyba będzie można na każdym z osobna tego użyć. To akurat jest fajne, ale czy ten Titan Mikrofon jest na tyle dobry, żeby na przykład zmienić coś na PvP modzie, że pójdzie wam lepiej? Absolutnie nie. Powiem wam tak, no jest on totalnie do niczego w tym wypadku, bo obrażenia ma totalnie małe, nie ma żadnych specjalności typu AOE, jakiś splash, nie wiem, jakiś wiecie właśnie AOE, może dokładniej powiem, żeby nie było, że mówię coś dziwnego, albo AOE, no nieważne, po prostu nie ma obszarówy widzowie, nie ma nic, nie ma splasha, nie ma piercingu, nie ma ziomeczek slowa, znaczy ma slowa na tym ulcie, na tej umiejętności, ale tak to totalnie nic się za bardzo nie dzieje, więc ogólnie no, nie wiem co powiedzieć, no jakby miał 0,1 cooldownu faktycznie, tak jak pokazuje to w lobby, no to może bym powiedział, że jest w miarę okej i wart zdobywania, ale w tym momencie powiem wam szczerze, że nie warto się nawet jakoś bardzo pocić na to, bo jest to kolejna postać typu 130 tysięcy obrażeń, ma tam jakąś swoją umiejętność, ale nie jest ona na tyle, nie wiem, rewolucyjna, jakaś niesamowita, żebyście koniecznie musieli ją mieć, żebyście mieli tego zioma, bo inaczej, nie wiem, grać się nie da, no da się grać, nawet można przejść z Saberkiem, Mutant Toiletem nową mapę, można widzowie każdą mapę
raczej Saberkiem Mutant Toiletem solo, więc tutaj albo z farmą chociaż, więc no totalnie ta gra się zrobiła tak łatwa, że to nie jest fajne. Kiedyś to trzeba było kombinować, nie? Kiedyś to było, a teraz widzowie, to nie wiem, wbijają ziomki, macie jakiegoś ekskluzywa, nawet ten Titan Man, którego będziemy testowali najpewniej jeszcze dzisiaj albo jutro, zobaczymy za Robuxy, pewnie jest nawet lepszy od tego ekskluzywa tutaj z Kratów za Gemy. Tak mi się wydaje, że to tak może wyglądać i nawet nie będę jakkolwiek zaskoczony, nie? Wydaje mi się, że to może właśnie w ten sposób tutaj wyglądać. Ogólnie ten amplifier jest fajny, no w sensie, jeżeli nie miałbym DJ-a TV ani sierżanta, to bym grał, nie? Pewnie bym grał nim. Fajna sprawa, mamy coś takiego z niższej półki, więc też spoko dla nowych. Mamy te 10% obrażeń, minus 10% cooldownu, 15% range'a od Titana mikrofona oczywiście, no więc tutaj te jego 5% to już nic nie daje, nie? Bo tutaj już w ogóle tego nie używamy. No ale tak ogólnie, to czy jest źle? No jest dobrze, jest fajnie. No fajny na pewno krejcik. Ogólnie te mikrofony spoko, ale nie są jakieś na tyle rewolucyjne, na tyle wow, żeby po prostu trzeba było otwierać tego krejta, nie? Więc mówię wam tutaj wprost, że nawet nie musicie tego krejta otwierać, możecie się zająć turki eventem i zdobyć nowego godli, widzowie, turki ziobeczka potężnego. Także bardziej w to bym szedł niż robienie tych Titanów mikrofonów, nie? Bo robienie tego krejta z mikrofonami to tylko jak się nudzicie albo nie wiem, chcecie po prostu sobie pootwierać krejty, to spoko, albo na coś wydać gemy, no ale tak to ogólnie wiecie, nie jest to jakieś wow, po prostu, no co tu dużo mówić, no nie jest to niesamowicie jakieś, mówię, takie nowe, świeże, żeby tutaj robił coś na tyle dobrego, żeby musieć go mieć, to tak, to na pewno nie trzeba go mieć, w tym wypadku można mieć to totalnie gdzieś, nie, więc tutaj mówię szczerze, to co będę tutaj ukrywał, udawał, że jest mega OP, no jest fajny, jest na pewno fajny, dużo bije, spoko bije, no jest mega dobry, ale widzowie nie na tyle dobry, żeby przebić jakieś ostatnio wydane postacie, więc tutaj myślę, że troszkę taki a la Skamik, tym bardziej, że wiecie, tak jak mówię, mamy tutaj sekundę cooldownu, a w lobby pokazuje 0,1, przypominam, naprawdę tak tam jest, więc to no takie troszkę tutaj mocno oszukane, no co tu dużo mówić. Upgraded Giant Turkey Toilet. Patrzcie, idzie ten ziomeczek, dajemy mic upa i cyk, 25% więcej obrażeń i lecimy normalnie, potężnie, więc słuchajcie, ja aktualnie lecę dalej nabijać sobie te indyczki, tą walutę zbierać i na pewno zrobimy jakiś opening, bo myślę, że to może być naprawdę fajne, no, po prostu taki opening na pewno byłby spoko, więc tutaj 400 turki i słuchajcie, baby wtedy 10 crate'ów i tego Titana Turkeymana będę starał się zdobyć, on ma AOE Splasha i Spawnera, więc to jest o wiele lepsze, widzowie, niż ten tutaj krejcik z mikrofonem. Patrzcie, cooldown 0,1. No co to za skam? Przecież on ma sekundę cooldownu. Jak jest 0,1? Czajcie? No to jest, widzowie, skam, nie? I tutaj dodatkowo Titan Man ma też 130 tysięcy obrażeń, a nawet ma AOE i Splasha, czyli jest o wiele lepszy od Titana mikrofona. Znaczy Titan mikrofon ma tam jakąś umiejętność specjalną, tak, wiem, widzowie, ale nie ma na tyle jej niesamowitej, żebym, no nie wiem, musiał koniecznie go mieć, nie? Więc tutaj, no co mogę powiedzieć? No taki sobie, nie? Taki sobie. No spoko. No nie jest źle, ale taki sobie. Turki Clockman, on mnie prześladuje, on cały czas będzie mi tutaj wypadał, co jest w ogóle? Pamiętajcie, widzowie, że jak chcecie być na odcineczku, to uwaga, włączam też gift notification, czyli jak wbiję do gierki, będę nagrywał odcinek i mi wyślecie tutaj w gifcie Ultra Turki Krejta na opening, oczywiście wpisujecie nowy gracz TTD, albo wyślecie mi skrzynkę na pocztę, jak wolicie, na mailboxa, ale lepiej tutaj, to wtedy będziecie się wyświetlali na dole i będę pozdrawiał każdego, kto wyśle mi turki krejta, czy tam więcej turki krejtów, jak chcecie, jak macie ochotę, to możecie jak najbardziej pozdrowionka wyłapać. No i widzowie, co, to by było na tyle, opening się szykuje, zbieramy, Titana Mena jeszcze przetestujemy pewnie dzisiaj, tak myślę, no i co, i siemanko, do następnego, cześć.